Rusza Red Box Piłkarska Akademia. W marcu rozpoczynamy treningi na naturalnej trawie w Centrum Piłkarskim Red Box przy ulicy Promienistej 27A w Poznaniu. Jedyne takie miejsce w centrum miasta, boiska z naturalnej trawy, doświadczeni trenerzy, rodzinna i przyjazna atmosfera. Dołącz do nas już dziś! Darek Kozalan, Maciej Kaniasty, już w ciepłych i gościnnych, i niezwykle pięknych i znajomych tutaj progach sali w Suchym Lesie gościmy, bo mamy jakby taki przełom. Jesteśmy tuż po zakończeniu rundy, czy sezonu jesiennego w lidze Red Boxu i właśnie dzisiaj to jest ten weekend, kiedy rozpoczynamy sezon halowy. I właśnie jeszcze od jesieni chciałbym zacząć naszą rozmowę. Zakończyła się ten ostatni tydzień też pełen emocji, wyjaśniający wiele rzeczy, bo już my przedstawiliśmy zwycięzców Ekstraligi, pierwszej ligi, w drugich ligach też już w niektórych było wiadomo. Czy ten ostatni tydzień przyniósł jakieś szczególne rozstrzygnięcie? Tak, tak. Było, w poniedziałek było spotkanie pomiędzy zespołem United a BHUSA. Toczyły się losy tego pierwszego miejsca w pierwszej lidze, także był to mecz dużej stawki. Przed spotkaniem, jak wiemy, liderem był Bolton, a drużyny United i BHU, United walczyło praktycznie o mistrzostwo. Zwycięstwo dawało im mistrzostwo. Jak to się, nie wiem, byliśmy, mamy też... Piękny, też widziałem ten mecz, myślę, że był naprawdę, stał na bardzo dobrym poziomie i obydwie drużyny pokazały naprawdę się z dobrej strony. Wygrał United, myślę, że jest to małą niespodzianką, że United zajął pierwsze miejsce, ale ja uważam, że ten zespół od lat był zawsze członem, był zjednoczony, jak to mówi, United i to też przyniosło wynik w postaci zwycięstwa i awansu do Ekstraligi. Ekstraliga będzie ciekawa, myślisz, bo awansowało United, tak, ale nie tylko, w dobrym towarzystwie tak, oczywiście. Tak, awansowało w sumie 5 zespołów, Golton, United, BHUSA, Nereal i Bar Metka Team. No, to będzie niezła Ekstraliga, naprawdę. Myślę, że celowo to zrobiłem, tak jak wcześniej mówiłem, chciałem zrobić taką małą reformę, żeby te drużyny, żeby się pomieszało, żeby nie ciągle te same zespoły. Myślę, że to te 5 zespołów z pierwszej ligi i być może jeszcze drużyny, które akurat na jesień nie grały, co grały kiedyś w Ekstralidze, zrobią bardzo duże urozmaicenie w tej Ekstralidze, że nie będzie tam tylko Auta i Nissan, tylko będą jeszcze inne drużyny brały pod uwagę, a zawsze, jak wiemy, drużyny Beniaminkowie, jak to się mówi, zawsze są wielką niewiadomą, nie można ich lekceważyć, aczkolwiek myślę, że bardzo dobrze to wpłynie też na poziom Ekstraligi. Chyba, że dasz fory, tak zwane, dziką kartę komuś z lig niższych, bo ZIP skład pięknie się prezentował. Jeśli będzie grała, myślę, że chłopacy z tak dobrą drużyną i poziomem będą chcieli grać wyżej. Zostawiasz sobie taką dziką kartę na zupełnie drużynę z zewnątrz, czy jakby lista Ekstraligi jest zamknięta? To znaczy, wolałbym, żeby ZIP posportowy... Nie, to oczywiście było taki przykład, bo to debiutant i tak dalej. Ale wolałbym, żeby ZIP po sportowej walce awansował do Ekstraligi, bo myślę, że rozgrywki pierwszoligowe mają takie emocje, przetarcie, także myślę, że tutaj im akurat się przyda, bo owszem, w tej drugiej lidze też brylowali, ale już były mecze, w którym musieli powalczyć, w którym musieli też stracili. No i pucharu nie wygrali. I pucharu też nie wygrali, także mieli przetarcie z Autami Terenowymi, które, jak wiemy, zakończyło się wynikiem 12-3, także myślę, że tutaj ZIP dużo pracy przed nimi, aczkolwiek pierwsza liga na pewno zweryfikuje ich umiejętności, bo to mówię, tutaj jak wiemy w pierwszej lidze każdy z każdym może wygrać i do końca czekaliśmy, żeby rozstrzygnąć pierwszą trójkę i nawet te miejsca gwarantowane awansem. Jakaś super niespodzianka, zwycięzca, tak króciutko, z wszystkich lig? To znaczy na pewno dużą niespodzianką jest to do opakowania zbiorcze, zespół, który się tam zebrał się i komplet zwycięstw, nie? No myślę, że to jest, można pochwalić zespół, który naprawdę, nie, pomimo że już miał wcześniej troszeczkę, chyba 2-3 kolejki przed końcem, miał już zapewnione mistrzostwo, to walczył do końca o zwycięstwa, o jak najlepszy wynik i tutaj myślę, że tą drużynę w górnym rzędzie należy pochwalić. A druga to na pewno United, no myślę, że tu United naprawdę za całokształt, naprawdę pamiętam pierwsze spotkanie, jak dzisiaj, że grali z drużyną nad Geo, przegrywali do przerwy 3-0, wygrali. Przepraszam, prowadzili 3-0, przegrali 4-3, ale zostali mistrzami.
Dobrze, na koniec jesteśmy na hali. Trzy ligi, tak? Trzy ligi, ciekawie będzie, fajne zespoły, nowe widzę, nawet w tej pierwszej kolejce sporo nowości. Tak, no mamy, o ile nie wiem, 6 czy 5 zespołów nowych, Golds Plus właśnie, który dzisiaj jest drużyną Piele, już przetargi, już pewne szlify na trawie sztucznej, wiadomo, że hala troszeczkę innymi kategoriami się dzieli. Ekstraliga, pierwsza liga, druga liga, wczoraj już wiele emocji, już mam trzech czołowych strzelców, bo... Powyżej 5 bramek. Oj, to już nawet ten, bo... Było więcej. Maciej Stęce, pomagramy, dawniejszy zespół Avocado chyba 7 strzelił, Marcin Streckę też 7 czy 8, potem Łukasz Czysz, który gra w zespole... Oj, teraz nie Polana, przepraszam, w zespole chyba 9 strzelił, także... Poprzeczka wysoko. Buciki wysoko, także mówię, no już się zaczęło granie, są mecze zacięte, Frycowe na razie zapłaciła drużyna KOS Oborniki, która sobie dość wysoko przegrała, ale myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. No właśnie, jest Bóg, widzę, są Oborniki, czyli jakby... Chludowo jest. Chludowo, więc okolica, że tak powiem, Poznania się fajnie. Zjeżdża tutaj do Suchego Lasu. Tak, bardzo fajnie, mówię, to jest to automatycznie atrakcyjnia ligi i automatycznie drużyny... Mają innych przeciwników, nie ciągle tych samych i to myślę, że bardzo dobrze wpływa na poziom całej ligi. Zespół Gwiazd, oprócz Gwiazd, czyli Aut, się szykuje jakiś? No ja myślę, że Ferex. Jest, i tutaj z rozmową z panem Łukaszem mówię, na pewno trochę niespodzianek jest, wrócił Piec, Lpiec, także nie ma Obornik, ale jest Lpiec, także no myślę, że tutaj ta Ekstraliga to będzie nas grzała troszeczkę. I tak samo jak pierwsza i druga liga, ale mówię, że ta Ekstraliga to wiem, że jest i Sułkowski, także no, same najlepsze ekipy.